Drodzy kapłani, drodzy kombatanci, szanowni przedstawiciele samorządów lokalnych, powiatowego, gminnego, przedstawiciele Rady Miasta z panem przewodniczącym, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, lasów państwowych, wszystkich służb, inspekcji, straży, przedstawiciele środowisk politycznych i społecznych, przedstawiciele zakładów pracy, szanowni państwo, dorośli i młodzi. 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. Przed chwilą zakończyła się uroczysta msza święta. Mieliśmy możliwość wysłuchać budujących, pełnych prawdy słów księdza dziekana. Wysłuchaliśmy słów płynących i z doświadczenia, i z głębi serca, i z wielkiej nadziei, wypowiadanych z takim przekonaniem o tym, że są prawdziwe, że dech zapierało. Bo potrzebne są słowa prawdy. Państwo i niepodległość, i wolność to nie czczy slogan, hasełko, przekaz dnia. To sprawa najpoważniejsza z poważnych. Za 2 lata obchodzić będziemy okrągłą, 100. rocznicę odzyskania niepodległości. 4 pokolenia. Przez te 4 pokolenia historia Polski zmieniała się, przyspieszała, ale też miała swoje ciężkie, czarne karty. Starsi pamiętają, a młodszym trzeba powiedzieć, a może przypomnieć tylko, że jeszcze 30 lat temu na jesieni bardziej mówiono o rewolucji październikowej jako o Narodowym Święcie Niepodległości 11 listopada. To też część naszego dziedzictwa przełamywanego z trudem, powoli, rok do roku, ale konsekwentnie i z przekonaniem, że nie wszystko, co było naszym, Polaków, udziałem, chcemy celebrować i przenosić w przyszłość. Nie, rewolucji, pamięci o rewolucji październikowej, o Rosji radzieckiej przenosić nie chcemy. A przez 2 pokolenia świętowano, proszę państwa, to, co przyniosło Polsce nieprawdopodobne zagrożenie w 20 roku. Dobrze o tym wiemy. Na ostrowskim cmentarzu leżą żołnierze, którzy padli w obronie państwa polskiego, kiedy Armia Czerwona szła pod Warszawę i do Warszawy. I żeby przybliżać tę wiedzę i kulturę polską, będziemy chcieli dobrze przygotować się do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Planujemy na najbliższy czas, na najbliższe 2 lata podjęcie działań, w szczególności skierowanych do młodego pokolenia, zmierzających do większego udziału w kulturze polskiej, do większej świadomości historii polskiej, do większego zaangażowania. Zaprosimy inne samorządy, zaprosimy parafie, wojsko, zaprosimy instytucje, zaprosimy różne środowiska. Bo sprawa wolności to nie czczy slogan.
to sprawa najpoważniejsza z poważnych. Ale wróćmy do tego, co działo się niemal 100 lat temu. Kończy się wojna, wielka wojna. W Rosji i w Niemczech rewolucja komunistyczna. Nasi trzej zaborcy opadli chwilowo z sił. I Polacy po raz kolejny angażują się w sprawę powołania, przywrócenia niepodległego bytu państwa polskiego. 10 listopada przyjeżdża z Magdeburga z internowania Józef Piłsudski. Już następnego dnia, 11, przejmuje władzę od Rady Regencyjnej, takiego niby rządu polskiego utworzonego przez Prusy i Austrię. Wydarzenia przyspieszają. W Ameryce i we Francji, gdzie dyplomaci ustalają porządek europejski po I wojnie światowej, o sprawy polskie zabiega kompozytor, muzyk, pianista Ignacy Jan Paderewski i wielki polityk obozu narodowego Roman Dmowski. Szykuje się do przyjazdu do Polski ze swoją błękitną armią generał Józef Haller. Sprawy przyspieszają. W różnych miejscach Polacy tworzą lokalne komitety, przejmują władzę. Tak jest w Warszawie, w Lublinie, na Śląsku, w Wielkopolsce. Tak też jest, proszę Państwa, i u nas, w Ostrowi. Polacy tutaj w Ostrowi nie pozostawali bierni. Trzeba zapytać, jak każdego roku pytamy się, dlaczego było to możliwe? Otóż dlatego, że w większości polskich domów zachowano kulturę polską. Że w Kościele katolickim obok modlitwy trwała nieustająca praca nad polskością. A przypomnieć trzeba, że 55 lat wcześniej trwało powstanie styczniowe z ogromnymi stratami. Mimo wszystko w sercach Polaków i w ich domach polskość nie zgasła. I prawdą były słowa Marii Konopnickiej napisane w 1908 roku: twierdzą nam będzie każdy próg. I musiały być prawdą, bo w 1910 na 500. rocznicę obchodów bitwy grunwaldzkiej prawykonanie tego utworu z muzyką Nowowieńskiego zrobiło furorę. A później rota śpiewana była niemal w każdym domu. Dlaczego była śpiewana? Dlatego, że niepodległość nie była czym sloganem, sprawą nie wiadomo czyją, o którą biją się politycy w Warszawie, a my tego nie rozumiemy. Nie. To była sprawa dnia codziennego. Sprawa kultury i języka, sprawa budowy gospodarczej, budowy państwa, sprawa możliwości rozwoju i młodszych, i starszych. I my, proszę Państwa, dzisiaj też tak na to musimy patrzeć. Niepodległość i wolność to nie jest sprawa, która dzieje się gdzieś w obcych nam gabinetach. Ona dzieje się tu. My za nią również odpowiadamy. Odpowiada Ostrów Mazowiecka, Ziemia Ostrowska i każdy z nas na miarę tego, gdzie pracuje, gdzie żyje, gdzie jest. I na miarę tego, na ile chce, ma wolę zaangażować się w sprawy polskie. Tak na to patrzymy. Dlatego też w samorządzie, który odpowiada za część obowiązków państwa, trwa wielka praca nad sprawami, które nas na co dzień dotyczą.
i nad sprawami, które powierza państwo. Rozwój gospodarczy, kultura, oświata. Wszystkie te sprawy, które codziennie, z których codziennie albo jesteśmy zadowoleni, albo nam dokuczają. To wielkie zobowiązanie przed mieszkańcami, przed Polakami, przed państwem polskim. Chcę państwa zapewnić, że te minione dwa lata, za które odpowiadam przed państwem właśnie, ale też przed własnym sumieniem, nie zostały zmarnowane. Trzeba przypomnieć, ze względu na te konkrety, do których i ksiądz dziekan się odwoływał, i inni, i o których dzisiaj też chcę mówić, ze względu na te konkrety, trzeba powiedzieć o tym, że samorząd Ostrowi Mazowieckiej ukończył wielkie dzieło w Lubiejewie, regionalną instalację odpadów komunalnych za 13 milionów złotych. Trwa bardzo szybki proces inwestowania w drogi, w sieć wodociągową, w odprowadzanie ścieków. Podnosimy poziom oświaty i pracujemy, ile, na ile możliwy jest budżet, nad dostępem do kultury. Przygotowana jest koncepcja remontów i wielkiej rozbudowy całego systemu gospodarki wodno-ściekowej, opiewająca, jak sądzimy, na niemal 30 milionów złotych. Jesteśmy przygotowani do konkurowania o środki rządowe i środki europejskie. Kończy się pierwszy etap dużego rekreacyjno-sportowego przedsięwzięcia nad stawem, które w okresie zimowym będzie lodowiskiem, a w okresie letnim będzie wielofunkcyjną powierzchnią sportową. Szanowni państwo, trzeba powiedzieć, że to, co przed chwilą wymieniłem, to tylko przykłady, ale powiedzieć trzeba jasno, to jest nasz wspólny sukces. Każdego z nas w takim wymiarze, w jakim przyszło mu współpracować, czy to w samorządzie, czy to w gospodarce prywatnej, czy w innych instytucjach. Tak na to patrzymy, bo tylko jednoczenie wysiłków przynosi dobry efekt. Tylko wspólne radowanie się z tego, co jest sukcesem, pozwala nabierać siły i stawiać sobie wysokie wymagania. W Ostrowi stawiamy sobie wysokie wymagania i będziemy się tego trzymać. Chcę państwa zapewnić, że Ostrów Mazowiecka staje się dobrym miastem na przyszłość. Wskazują na to również dokumenty rządowe. Niedawno przyszła informacja o wzroście udziału podatku od osób fizycznych w budżecie miasta na 17 rok o 14% i wzroście udziału podatków od firm o 6%. To są fakty. Będziemy robić wszystko w samorządzie, w administracji, w Radzie, aby te dobre tendencje umocnić, utrzymać i, o ile to możliwe, żeby były jeszcze lepsze. Zapewniam państwa, że przed nami dobry czas, bo dobrze życzymy Polsce i dobrze życzymy sobie. Niech żyje Polska. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu.